Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku tutaj na koparcie w Rino. Mam dla was parę fajnych informacji, także usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Mam dla was bardzo fajną informację, bo wielu z was pytało się mnie, czy nie pomógłbym wam na przykład w ściągnięciu samochodu tutaj ze Stanów, konkretnie z parkingu w Reno. I zawsze każdemu mówiłem, że nie, no ja się tym nie zajmuję i dalej się tym nie zajmuję, ale zacząłem współpracę tutaj z firmą, która zajmuje się już sprowadzaniem samochodów właśnie ze Stanów od jakiegoś czasu. Mają bardzo fajne opinie klientów, także jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście na przykład ściągnąć sobie samochód tutaj właśnie z zachodnich Stanów, pod filmem będziecie mieli wszystkie dane kontaktowe. Jeżeli napiszecie właśnie do tej firmy i podacie im hasło Tomasz Słowiński USA, dostaniecie zniżkę na prowizję, którą oni po prostu obciążają klientów za ściągnięcie samochodu. Także myślę, że fajna opcja, sprawdzona firma. No mogę wam ją w tym momencie już polecić, współpracuję z nimi już od jakiegoś czasu, także śmiało piszcie, jeżeli chcecie właśnie ściągnąć sobie samochód, pamiętajcie, użyjcie hasła Tomasz Słowiński USA, a dostaniecie zniżkę na prowizji właśnie za ściągnięcie samochodu ze Stanów. Zobaczcie, a tutaj taka ciekawostka, Tesla Model 3. Jeżeli decydujecie się ściągać taki samochód, to pamiętajcie o tym, że Tesla ogólnie nie poleca naprawiania tych samochodów u jakiegoś mechanika. Głównie oni chcą pracować właśnie na tych swoich samochodach, w swoich jakby warsztatach. Jest to bardzo fajny samochód. Jechałem kilka razy tym samochodem, ponieważ mój kolega posiada Tesla Model 3. To jest jeszcze wersja właśnie dual motor, czyli macie podwójny silnik elektryczny tutaj. Autko bardzo szybkie, bardzo ładne i zadbane w środku. Niestety jest zamknięte, nie da rady wejść do środka, ale widzicie, macie tą białą, ekologiczną skórę. I jedna rzecz, która mnie zastanawia, to ta folia na kierownicy. Czy to jest nowe auto, które po prostu zostało uszkodzone gdzieś w transporcie lub w fabryce? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Możecie sobie to wszystko sprawdzić po numerze aukcji. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, macie tutaj numer aukcji. Rok 2018, Tesla Model 3. Piękny, biały kolor, lakier jest fajnie zadbany, powiem wam, nie widać jakichś tam większych uszkodzeń. Jest to wersja 3,6 litra, czyli z tego silnika macie tutaj w standardowej wersji 264 konie. Możecie sobie zobaczyć tutaj wszystkie detale tego auta po numerze aukcji. Jest to rok 2016. Fajna rzecz na temat tego samochodu jest taka, że ma bardzo bogate wnętrze. Jedyna rzecz, jakiej tu brakuje w tym modelu S, to jest panorama, która zazwyczaj jest właśnie w tym pakiecie. Tutaj niestety tego nie ma, ale macie bardzo ładną, czarną podsufitkę. Piękne, ciemne, niebieskie siedzenia właśnie z wyszytym S. I coś, na co powinniście zwrócić uwagę, to audio od Beats. Bardzo ładny samochód i tak jak widzicie, szkoda jest tutaj właśnie z tyłu od strony kierowcy. To koło wygląda na wygięte. Prawdopodobnie zostało urwane i zawieszenie zostało tutaj uszkodzone. Jak to wygląda w środku? Czy tutaj wszystko zostało powyginane? Powiem wam, że nie widać, żeby to zostało wygięte tutaj. Próg wygląda na cały, tylko z zewnątrz właśnie jest tutaj powyginany. W bardzo fajnym pakiecie. Widzicie, tutaj brakuje jeszcze tylnej lampy. Jeżeli chodzi o przebieg tego samochodu, jest to 47 tysięcy. Powiem wam tak, jeździłem tym autem wielokrotnie z wypożyczalni. Bardzo wygodne auto. Jeżeli chodzi o spalanie, no to wiecie, to jest amerykański samochód z silnikiem 3,6 litra. Tutaj jakichś rewelacyjnych osiągów nie będziecie mieli. Na stronie Chrysler podaje chyba 26 mil na galonie.
Kolejna bardzo fajna opcja, moi drodzy, dzisiaj na koparcie to Jeep Grand Cherokee z 2020 roku z bardzo niskim przebiegiem. Możecie zobaczyć sobie tutaj 19 tysięcy mil. Jest to wersja limited, więc macie tutaj bardzo bogaty pakiet od Jeepa. Piękne skórzane siedzenia, wielką panoramę na dachu i ogólnie bardzo ładne, zadbane wnętrze. Jeżeli chodzi o zniszczenie na tym samochodzie, główna szkoda znajduje się z przodu. Zaraz Wam to pokażę, tylko chciałem Wam pokazać najpierw tutaj właśnie tył tego samochodu. Jeżeli macie rodzinę lub szukacie czegoś takiego bardziej wygodnego dla siebie, moim zdaniem rewelacyjne auto w bardzo fajnym pakiecie. Szkoda, to koło wygląda na to, że mogło ulec zniszczeniu przy właśnie wypadnięciu z autostrady, bo na to wygląda, że to auto właśnie wypadło i główna szkoda poszła tutaj po podwoziu tego samochodu, tak jak właśnie widzicie. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj tylną kanapę, żadnych zniszczeń nie ma, kopart tutaj nie wrzucił żadnych części, ponieważ tak naprawdę nic nie zostało za bardzo urwane z tego samochodu, ale możecie sobie zobaczyć, że właśnie wszystko tutaj jest w porządku. A tutaj coś, co bardzo rzadko zdarza się na koparcie w Rino, czyli Maserati Ghibli. To jest wersja 3-litrowa twin turbo, 345 koni. Gdyby to była wersja S, mielibyście tutaj 425 koni z tego samego silnika, ale to jest troszeczkę starsze auto. Macie tutaj przebieg 59 tysięcy, numer aukcji możecie sobie sprawdzić, jest to rok 2014. Jedyny problem z tym autem jest taki, że powiem Wam szczerze, to wnętrze już trochę, powiem Wam, nie wygląda zbyt rewelacyjnie. Widać tutaj dużo śladów użytkowania, ktoś w tym aucie palił, z tego co tutaj czuję. Moi drodzy, pamiętajcie, że ja nie jestem osobiście mechanikiem, ani nie znam się na naprawianiu samochodów, więc nie ma sensu, żebyście mi zadawali pytania o jakieś tam szczegóły w uszkodzeniu tych aut. Po to właśnie zacząłem współpracę z tą firmą, żeby oni mogli odpowiedzieć na Wasze pytania. Także jeżeli chcecie więcej jakichś szczegółów na temat jakichś samochodów, chcecie porozmawiać o kosztach ściągnięcia danego auta lub potencjalnych kosztach naprawy tego samochodu, no to śmiało piszcie do nich. Wszystkie dane kontaktowe macie tutaj pod filmem. BMW serii 5. Dlaczego powinniście zwrócić na to auto uwagę? Ponieważ jest to hybryda, tak zwany e-drive. Tak jak tutaj właśnie widzicie na boku samochodu i z tyłu przy znaczku 530e. Bardzo fajny samochód. Jest to rok 2018 z bardzo ładnym i bogatym wnętrzem. Jeżeli zobaczycie sobie, to tutaj praktycznie żadnych śladów użytkowania nie ma w tym samochodzie, poza wytartą kierownicą, ale zauważyłem, że to się zdarza bardzo często w tych nowszych BMW-kach. Jeżeli chodzi o zniszczenia tutaj w tym samochodzie z zewnątrz, to powiem Wam tak, żadnych zniszczeń widocznych w tym momencie nie znalazłem, poza tutaj wgiętym przodem delikatnie, ale tak o boki i tył samochodu są w idealnym właśnie stanie. Jedyne zniszczenie, jakie jest podane tutaj na stronie kopartu, jeżeli sprawdzicie sobie po numerze aukcji, to jest zniszczenie podwozia. Moi drodzy, także jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem, to pamiętajcie, że ze względu na to, że jest to hybryda, zapłacicie tutaj niższe cło i możecie liczyć jeszcze na pewnego rodzaju ulgi podatkowe, w zależności od tego, do którego kraju będziecie to ściągać. Większość europejskich krajów w tym momencie oferuje właśnie ulgi podatkowe za posiadanie hybrydy lub samochodu elektrycznego. Także pamiętajcie o tym. O kurde, moi drodzy, ale znalazłem cudeńko tutaj na koparcie w Rino. Zaraz Wam pokażę. Ciekawe, czy poznacie auto po samym silniku. Macie emblemat SRT. Pokażę Wam teraz maskę. Czy już wiecie, co to jest? Jest to, moi drodzy, Dodge Charger wersja SRT o pojemności 6,4 litra.
prawdziwa bestia, naprawdę. To auto brzmi i to auto naprawdę jedzie. Ogólnie auto odpalam, podstawowe wnętrze, ale moi drodzy, takich samochodów nie kupuje się dla wnętrza. Widzicie, nie ma skórzanych tapicerek, tutaj macie pszczółkę wyszytą na siedzeniu. Bardzo podstawowe wnętrze, ale posłuchajcie tego. Powiem wam, od razu się pojawia uśmiech na twarzy. Kurde. A teraz auto akurat bardzo bliskie mojemu sercu, bo sam takim jeżdżę, czyli Nissan Maxima. To jest autko z 2020 roku. Bardzo zadbane, z bardzo niskim przebiegiem. Niestety również padło ofiarą tutaj pierwszych opadów śniegu, ponieważ dostało i z przodu, i z tyłu. Jeżeli chodzi tutaj o zniszczenia, powiem wam, ciężko tak na pierwszy rzut oka zobaczyć, co tutaj zostało uszkodzone. Tutaj macie numer aukcji Nissan Maxima 2020 rok, wersja SV. Nie jest to najbogatszy pakiet od Nissana, jeżeli chodzi o Maximę, ale powiem wam, że i tak jest bardzo fajny. Ja jeżdżę wersją SL, to jest wersja SV. Nissan Maxima, bardzo ostatnio popularne auto, ponieważ jest to 3,6 litra, 300 koni. Z tych 300 koni spokojnie przy lekkich modyfikacjach możecie wykręcić ponad 400. Pokażę wam wnętrze tego samochodu, dlaczego ja się w nim zakochałem, ponieważ jest po prostu bardzo ładne. Zobaczcie, jaką dobrą robotę naprawdę zrobił Nissan z tym wnętrzem. Macie pełno skóry, bardzo ładne czarne wstawki, ładne aluminiowe wstawki. Siedzenia, powiem wam, jedne z wygodniejszych, na jakich jeździłem do tej pory w swoim życiu. Bardzo fajna kierownica, ścięta z dołu. Na początku troszeczkę sceptycznie podchodziłem do tego, ale powiem wam, że świetnie się prowadzi to auto. Bardzo wygodny podłokietnik oraz podłokietnik na drzwiach. Bardzo fajne auto, naprawdę. Moim zdaniem coś wartego waszej uwagi. A tutaj coś, co też bardzo rzadko zdarza się na koparcie, czyli po prostu Jeep, który nie jest zrujnowany do końca, bo zazwyczaj, jeżeli ktoś rozbija to auto, to powiem wam, że one już są takie do kasacji całkowitej, że tu nawet nie ma co z tego odzyskać. Ten, powiem wam, wygląda dosyć atrakcyjnie. Pokażę wam zaraz główne uszkodzenie tutaj z przodu. Poszło ono właśnie po masce. Jest brak maski, macie brak tutaj kilku elementów z przodu. Ogólnie jeżeli chodzi o silnik, to powiem wam, że zniszczenia tutaj żadnego prawie na silniku nie widać. Tutaj jest niestety pęknięty zbiornik. Brakuje kilku elementów. Jest to Jeep z 2017 roku, Wrangler wersja Unlimited. Macie tutaj właśnie napisane. Bardzo fajny pakiecik. Ogólnie autko, którym też się poniekąd interesuje, bo powiem wam, że otwiera nowe możliwości posiadanie takiego samochodu. Zwłaszcza jeżeli mieszkacie w takim górskim terenie jak ja. Auto zadbane, ładnie pachnie w środku. Żadnych tutaj uszkodzeń nie widzę ani po wnętrzu, ani po tym dachu. Jedyne właśnie to uszkodzenie jest z przodu. Tak ogólnie oprócz samochodów, które możecie właśnie kupić tutaj na koparcie, możecie kupić też sobie łódkę. Łódki często lądują tutaj z konfiskacji po prostu komorniczej, tak to nazwijmy. Jeżeli ktoś jej nie spłacał, ubezpieczyciel to przyjmuje, trafiają tutaj. Często te łodzie też są po prostu porzucane, no albo ulegają takim wypadkom jak ta. Ale jeżeli coś was takiego interesuje, no to tutaj na koparcie też coś takiego znajdziecie, ze względu na to, że znajduje się bardzo blisko jeziora Tahoe i ludzie tutaj posiadają właśnie łódki, jakieś tam jet skis i tym podobne sprzęty wodne. Zobaczcie, moi drodzy, ile jest tutaj tych samochodów. Naprawdę multum. Po ostatniej właśnie burzy śnieżnej, kilka tygodni temu, no już prawie miesiąc temu, tych samochodów przybyło tutaj naprawdę dużo. Większość z nich, no to są właśnie ofiary tej burzy śnieżnej, samochody, które wypadły gdzieś z autostrady albo po prostu dostały z przodu i z tyłu w jakimś karambolu na autostradzie, bo nie ma tego co ukrywać. Mamy bardzo dużo ludzi z Kalifornii w Reno,
i oni nie zawsze potrafią jeździć po śniegu. No i tak to się niestety kończy. A tutaj coś bardzo popularnego z amerykańskiej motoryzacji, co zostaje ściągane właśnie do Polski w ostatnim czasie. Dodge Durango. 63 tysiące mil przebiegu. Przy zderzeniu, tak jak widzicie, poduchy tutaj wystrzeliły. Ale powiem wam, autko w środku bardzo, bardzo zadbane. Ładnie pachnie, żadnych zniszczeń tutaj w tych skórzanych siedzeniach nie widzę, poza tym, że są po prostu brudne w tym kurzu z kopartu. Jeżeli chodzi o tył samochodu, tak jak widzicie, wszystko tutaj jest w idealnym stanie. Tutaj macie jakieś delikatne rysy na boku, gdzieś autko zostało po prostu przerysowane, pewnie tutaj na parkingu. Zobaczcie sobie z tej strony jeszcze właśnie wnętrze tego samochodu. Powiem wam, tym samochodem musiała jeździć jakaś kobieta, bo bardzo, bardzo pachnie perfumami. Jeżeli chodzi o główne zniszczenie tutaj tego samochodu, macie właśnie zderzenie tutaj z tej strony. Chłodnica niestety poszła, połamała się tutaj na kawałki. Jeżeli chodzi o podłużnicę, no to powiem wam, że nie widzę, żeby ona była wygięta, ale pewnie by trzeba po prostu to auto otworzyć i zobaczyć. Jest to rok 2016. Macie tutaj numer aukcji. No i zobaczcie, tutaj kolejny Ford Mustang. I to jest to, o czym wam mówiłem, że one wszystkie są tak porozbijane, że to się po prostu w głowie nie mieści. Bardzo fajna maska założona na nim tak w ogóle. Jest to rocznik 2015. Widzicie, auto z przodu dostało, z jednego boku tutaj z tyłu, z drugiego. Tutaj wszystko zostało powyginane. Wszystkie poduchy, moi drodzy, wystrzeliły. Pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli kupujecie w Polsce takiego Mustanga ściąganego i to nie wy go ściągaliście, to pamiętajcie o tym, że to auto właśnie może wyglądać w ten sposób. Zobaczcie, jakiego fajnego krążownika znalazłem. Jest to Infiniti QX80. Bardzo ładny samochód. Piękne wnętrze, naprawdę, moi drodzy. Infiniti robi kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o to wnętrze. Widzicie, macie dwa ekrany tutaj, piękne skórzane siedzenia, piękne chromowane tutaj wstawki, bardzo delikatne. Wszystko to wygląda rewelacyjnie. Ogólnie w tym samochodzie pachnie jak w salonie fryzjerskim, czyli pewnie jeździła jakaś kobieta. 5-6 litra, bardzo duży samochód, moi drodzy. Tutaj możecie zobaczyć główne uszkodzenie tego samochodu. Czy to wgniecenie doszło aż do chłodnicy? Wiecie co? Ciężko powiedzieć w tym momencie. No ale jest tutaj trochę gadżetów, które niestety trzeba powymieniać, żeby to auto naprawić. Zobaczcie sobie numer aukcji, rok 2020, Infiniti QX80. Bardzo ładne autko, pokażę wam jeszcze tutaj od strony kierowcy. Macie przyciski do zapamiętania właśnie ustawień siedzenia. Fajna opcja. Duże, wygodne fotele, naprawdę, moi drodzy. No i kolejne Audi A6, moi drodzy. Wersja 3-litrowa Quattro. Bardzo ładne. Takie samo właśnie jak w tym poprzednim. Brązowe wnętrze. Zobaczcie sobie, piękne auto. Niestety kurtyny tutaj wystrzeliły, ponieważ auto dostało dosyć mocno po podwoziu. Tak jak widzicie, auto nie zapala. Przebieg 82 tysiące mil, tutaj właśnie amerykańskich autostradach. Jest to rok 2014. Możecie sobie zobaczyć tutaj właśnie numer aukcji, wersja Premium Grey. Bardzo ładne autko, bardzo zadbane jak na 2014 rok. Niestety nie jestem w stanie tutaj sprawdzić żadnego zniszczenia w tym samochodzie. Trzeba by je po prostu podnieść, żebyście sobie zobaczyli. Ale coś wartego właśnie waszej uwagi. Jest ich tutaj bardzo dużo teraz. Nie wiem dlaczego, czy Amerykanie po prostu nie potrafią jeździć europejskimi samochodami, czy o co chodzi. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chcieliście, żebym wam pokazał, co tam właśnie nowego jest na koparcie, no to proszę bardzo, nagrałem wam ten odcinek, ale pamiętajcie, ja nie jestem tutaj specjalistą od samochodów i też osobiście nie zajmuję się ściąganiem samochodów ze Stanów. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście sobie ściągnąć jakieś auto, to pod filmem
znajdziecie dane firmy, z którą właśnie współpracuję. Oni Wam pomogą w ściągnięciu samochodu. Jeżeli napiszecie do nich i podacie im hasło Tomasz Słowiński USA, to dostaniecie również zniżkę na ich prowizji, czyli koszcie jakby ściągnięcia, załatwienia wszystkich formalności dla Was. Także pamiętajcie, jeżeli piszecie do nich, napiszcie Tomasz Słowiński USA, że jesteście właśnie ode mnie, dostaniecie zniżkę. No i co, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Cześć!